A kto mówi? Chcę wiedzieć, czy wie, że pan chce rozmawiać. To jeszcze, bo się pan przedstawił, to może rozmawiająca osoba powie panu, czy chce z panem rozmawiać. No tak, a co, pan jest jakiś wyjątkowy, czy co? No to się pan przedstawi, to będę się zastanawiał, czy chce mi się z panem rozmawiać. Za chwilę odkładam. Czy się pan przedstawia, czy nie? No super, proszę. Tak? Pan mi chce pomóc, dobra, to zobaczymy, jak bardzo mi pan pomoże. No to ja mam nadzieję, że to jest pana, to w pana interesie, żeby pan chciał mi pomóc, mówię panu. W pana interesie, tak. No zaraz zobaczymy, co pan chce. Imię? Tak, ale nie poznałem pana nazwiska. Nic mi pana nazwisko też nie mówi, panie Zalewski. Dobrze. Proszę? Ale kiedy, co wypisywałem? Musi mi pan się powołać. Skąd pan dzwoni? Może mi pan powiedzieć, panie Zalewski, skąd pan dzwoni? A, Straż Marszałkowska, dział przepustek. Tak, dobrze, już wszystko pamiętam. Chcę z panem rozmawiać, tak, słucham. Ja słucham pana, zamieniam się w słuch. Kiedy mogę przyjść? Dokładnie? Zaraz wtorek? Wtorek może być? Okej. Okay. Dobra, to dziękuję, wesołych świąt życzę. Czy coś jeszcze? Wesołych świąt życzę, tylko bym prosił, żeby pan na przyszłość nie rozmawiał takim językiem ruskim, bo nikt tutaj nikomu chce na coś nic nie chce zrobić. Wszystko pytanie, tylko już jest na sprawy. Ja dziękuję panu serdecznie, pozdrawiam pana, do usłyszenia. Wziął się pofatygował, dzwonił na to. Dostanę przepustkę. A chłopie, to trwało 10 minut od upublicznienia filmu. Tego pierwszego. Może 15. Pani prawnik. Zadecydowała się na film i wydać tą przepustkę. Pozwolę tak nie. Mówiąc, że ja u siebie robię... Pozwolę uważnie. Oświadczenie. Potwierdzenie i zatwierdzenie to jest na przykład sytuacja, że to jest, są trzy różne scenariusze, ale scenariusz, który ty robisz.